Następny dzień zaczęliśmy dość wcześnie, gdyż już po piątej zsunęliśmy po tafli amazońskiej. Celem była przechadzka po dżungli, a z racji tego, że jest pora deszczowa i cała dżungla jest zalana, to urządziliśmy sobie zamiast przechadzki przepływkę. Szczerze mówiąc, nie było to nic przyjemnego, co chwila nadziewani byliśmy przez jakieś gałęzie albo kolce. A kurwa mać! A na co drugim drzewie siedziała albo tarantula, albo jakieś mega groźne mrówki. Co chwilę też trzeba było się zatrzymywać, żeby przerąbać sobie drogę. Na szczęście nasz wspaniały przewodnik Izrael i jego jeszcze wspanialszy pomocnik od brudnej roboty Kevin trzymali pieczę nad powodzeniem naszej przepływki. Aż w końcu... Almost. Tkwiliśmy na jakimś palu, który był w wodzie i nie możemy z niego się wydostać. Jesteśmy już tak blisko od głównego nurtu rzeki. Mam nadzieję, że łódka się nie wyjebie z tym wszystkim do wody. Z tym wszystkim mam na myśli nami i ze sprzętem elektronicznym. Po wielu staraniach udało nam się, a w zasadzie im, oswobodzić i dostać na szerokie wody. Dotarliśmy w końcu na jakiś suchy ląd, co w tej porze nie jest zbyt częstym zjawiskiem, bo na ile się ta Amazonka rozlewa... Zabijesz go? No. Amazonka się rozlewa w porze deszczowej na aż na 10 km szerokości, więc możecie sobie wyobrazić, że tutaj wszystko jest podmokłe. To jest wszędzie po prostu powódź. Także pierwszy raz jesteśmy na lądzie. Nie? Nie? Wszędzie łódeczką pływamy. Mamy kalosze. Tak. Maczetę. Maczetę. I idziemy, gościu nam pokaże troszeczkę dżungli, troszeczkę życia, co tu żyje, co tu może nas zeżreć, co my możemy zeżreć. Długo nie trzeba było czekać. That worm is from the palm tree. You to try, man? Dobra, mamy pierwsze robale do zjedzenia. No, it's pretty tasty. Yeah, yeah, it's pretty tasty. Smakuje jak mleko kokosowe. Mleko kokosowe, no. Very nice. Very nice, you should try it. I'm not gonna try. No. You should try it. No? Maybe later. He's jungle toilet paper. For women as a man. The name is they call it Santa Maria. Alex, ty jeszcze nie spaliłeś mi się, że nie miałeś okazji testować, jak to wygląda w lesie, więc zachowaj sobie jeden. Dziękuję. Ja ci powiem, nie, jak no na obozie harcerskim używaliśmy, znaczy teoria głosiła, jak się używa straj taśmy. Generalnie robiło się tak. Tak, tak. Skubywało się kawałeczek. I teraz tak, wkładała się do środka palca, podcierało się, tym wycierałeś palca, a tym co urwałeś? Pod paznokcie. Wygrzebywałeś się spod paznokcia. Świetna technika. Warto było się zapisać do harcerstwa. W dżungli rośliny można podzielić na dwie grupy. Te, które możesz zjeść i te, które mogą cię zabić. Na przykład jedna kropelka tego białego sprawia, że kopiesz w kalendarz w przeciągu kilku minut. Z kolei inne kropelki można spokojnie pić. Jak nieplanowanie ockniesz się na kacu w Amazonii i akurat nie masz przy sobie buteleczki z wodą. By the way, ta oto Lasia z medycznej przez pół wycieczki domagała się, że ona chce maczetą. A tu widzimy, jakie romantyczne marzenia o byciu Amazonką stają twarzą w twarz z brutalną rzeczywistością. Może jeszcze wytłumaczę, o co chodzi w tym zamieszaniu. Nasz przewodnik postanowił, że zetnie całkiem sporą palmę, żeby poczęstować nas jej jadalnym czubeczkiem. Dla mnie było to bestialstwo na drzewie, ale dla nich to pewnie jak wyrwanie buraczka na barszczyk. Opłacało się ujebać całe drzewo. Hello darkness, my old friend. I've
Tutaj jest dość mało zwierząt, jak na to, co pokazują nam w telewizji. Tak, to, co nas mogą najszybciej teraz zabić, to komary, pająki i mrówki. Dobrze, że mamy najmocniejszy środek, no to komary. A i tak nas a i tak pogryzę. Tak, bez tego to byśmy już teraz do szpitu byli, drodzy do szpitala po prostu. Zanim zdążyłem się posmarować, moją głową upierdolił mnie komar i teraz czuję, jak mi rośnie tutaj stary druga głowa. No, tak wygląda. Ten ziomek, który nas prowadzi, idzie w koszulce. Czym jest pusta. W ogóle śmieszne, że tutaj tych tubylców, oni mają jakiś immunitet na komary, bo oni tutaj nakurwiają w tych bezrękawnikach i ich praktycznie nic nie gryzie. Od czasu do czasu jakiś komar do nich podlezie, ubiją go i tyle. Ale nic dziwnego, jak tutaj się urodzili i mieszkają całe życie. Myślałem, że będzie zdecydowanie dużo bardziej gorąco i parno w tej dżungli. A okazuje się, że jest całkiem fresi. To jest chyba przez porę deszczową, co? No, możliwe. Wydaje się, że to przez porę deszczową, bo tutaj pada jednak na dobę ze 2-3 razy. I jednak to czuć w powietrzu. Ale jak nam powiedzieli, że mamy wziąć długie rękawki, długie spodnie, to myślałem, że ja pierdolę, się ugotujemy, zwłaszcza w porównaniu z tym miastem, w którym byliśmy wcześniej, Wikitos, gdzie było po prostu no piekielnie gorąco. To tu jest na lajcie, w stanie wytrzymać jesteśmy. I gdybyśmy nie mieli tych długich rękawków i długich spodni, to tak jak Kacper wcześniej mówił, wylądowalibyśmy w szpitalu od pozbawienia krwi przez różnego rodzaju insekty, które tutaj latają. Ale ogólnie jest bardzo fajnie. Dżungla okazała się być miejscem, które daje ci wszystko, czego potrzebujesz. Lekarstwo na gorączkę? Proszę bardzo. Środek na komary? To jest liść, który śmierdzi jak czosnek. Jest przeciw komarom. Owoce? Chuj. Woda? Jest. Niestety nowoczesny ludź najprawdopodobniej zginąłby po 24 godzinach w całym tym dobrobycie. We wcześniejszych vlogach mieliśmy okazję przedzierać się przez różnego rodzaju dżungle, ale w porównaniu z tym tam to były dżungle 5 na 10. Ta jest kurwa najprawdziwsza. Tarantula. You like your handmen? Yeah. I'm not clear. Oh, you're pretty one. Z Kacprem jesteśmy obcykani w pająkach. Mi pierwszyzna. No i nastał w końcu ten moment, gdzie rzeczka, przez którą przechodzimy, jest za głęboka, żeby nasze kolosze w jakikolwiek sposób nam pomogły. Dlatego, sorry, ewinotule, trzeba będzie wejść do wody po jajca. O nie! Najlepsze uczucie, jak czujecie, jak wam się woda nalewa do kaloszy. Po ponad 2 godzinach łażenia po dżungli w końcu wróciliśmy do łódeczki i jedziemy, żeby zrobić to, co Alper lubią najbardziej, czyli lunch. Chociaż w tej dżungli też troszkę podjedliśmy. Załadowaliśmy na pokład takie oto owoce, które przypominają małe jaja obcego. Było to najlepsze, co w życiu jadłem. No dobra, może oprócz lotów i pizzy. I pączków, i burgera. No dobra, był to najlepszy owoc, jaki w życiu jadłem. Oczywiście nie byliśmy samolubni i poczęstowaliśmy też małpy. Z racji tego, że popołudniem zaczęło lać i nie przystało do późnego wieczora, spędziliśmy czas chillując się na hamaczkach i grając w karty. Dodatkowo my z Kasprem przygotowywaliśmy się mentalnie na to, co miało nadejść, czyli na picie ayahuaski, o którym będę opowiadał w kolejnym odcinku.